współpracować będziemy globalnie. Globalnie naukowcy będą współpracować poprzez kontynenty, przez każde granice, nie tylko polityczne. I będziemy to robili dla dobra naszych pacjentów w przypadku medycyny. I na pewno będziemy bardziej skuteczni niż pojedynczo w ośrodkach, pojedynczo w danych krajach. Już w tej chwili medycyna jest globalną nauką i cały świat będzie z tego korzystał. Nie tylko Polska, nie tylko nasze kraje, w których pracujemy. Z mojego skromnego punktu widzenia, czysta nauka zawsze prowadzi do praktycznych rozwiązań, a szczególnie w medycynie będziemy się, myślę, koncentrowali na klinicznych aspektach badań naukowych. Ale myślę, że każde badanie naukowe prowadzi do polepszenia ludzkości. Uczestniczyłem w polskich kardiologicznych zjazdach, współpracując z wieloma kardiologami. Świętej pamięci profesor Zembala był moim mentorem, także świętej pamięci profesor Religa uczył mnie kardiochirurgii, gdy byłem studentem w Warszawie. Także mam bardzo ścisłe powiązania z Polską i bardzo często przyjeżdżam do Polski. Nie mamy czego się wstydzić. Jesteśmy w tej chwili globalną wioską, jak powiedziałem. Mówimy tym samym językiem, używamy tych samych technik, technologii. Polska dla niektórych jest bardzo egzotyczna i ciekawa. Wielu się uczy tutaj. Mamy teraz świat korporacji też, prawda? Także te korporacje też nas łączą w jakiś sposób. W sposób dobry, może niektóre zły, ale zawsze nas łączą. Także w różne sposoby się komunikujemy, w różne sposoby się spotykamy. Ja spotykam się z moimi polskimi kolegami zazwyczaj na zjazdach w Stanach Zjednoczonych w sposób regularny. Przyjeżdżam do Polski, jeździmy po świecie. Bardzo często w pewnym momencie kariery lub poziomu nauki w danej wąskiej specjalności, tak, widzimy tych samych ludzi na wielu zjazdach na wielu kontynentach. I to jest też dobre.